Proszę Państwa, dzień dobry, Barbara Rajkowska, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Witam pięknie na naszym kolejnym spotkaniu, które jest podsumowaniem warsztatu dla interesariuszy. To był warsztat Wypracowanie zasad i narzędzi komunikacji w procesie opracowania planu zarządzania. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które się zarejestrowały i połączyły właśnie tutaj na Click Meetingu, ale również te, które śledzą nas na Facebooku, bo taka możliwość tym razem też istnieje. Proszę Państwa, tak jak rozmawialiśmy podczas ostatniego warsztatu, takie podsumowania to jest zebranie pracy, wyników pracy poszczególnych grup, dlatego że tych odsłon warsztatowych jest zawsze kilka. I tak jak sobie przyjęliśmy zasadę, dwa tygodnie po odbytym warsztacie staramy się Państwu przekazać podsumowanie, czyli takie skrótowe zebranie wyników, ale nie tylko, kilka słów też wprowadzenia, o czym było na warsztacie, dlatego że mogą uczestniczyć w tym spotkaniu, ale również też śledzić nas na Facebooku, nie tylko te osoby, które uczestniczyły w warsztatach, ale również te, które właśnie chcą posłuchać, jakie są wyniki, co zostało wypracowane. Proszę Państwa, ja myślę, że dzisiejsze spotkanie nie będzie bardzo długim spotkaniem. Zakładam, że maksymalnie do godziny się zmieścimy na pewno, dlatego że tym razem to był troszeczkę krótszy warsztat, mniej wymagający, jeżeli chodzi o ilość grup i odsłon właśnie grup warsztatowych, więc samo też podsumowanie zajmie nam troszeczkę mniej czasu niż po wcześniejszym warsztacie. Oczywiście bardzo proszę, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania lub wątpliwości, tradycyjnie już proszę pisać na czacie, postaramy się na podsumowaniu, na samym końcu odpowiedzieć na te pytania lub wątpliwości, na które będziemy mogli, jeżeli nie, to będziemy odpowiedzi po analizie przesyłać. Tradycyjnie również prezentacje z ostatnich warsztatów na stronie projektu, tak samo jak podsumowanie z jeszcze wcześniejszego warsztatu, również znajduje się na stronie projektu. I na samym początku powiem, że kolejny warsztat będzie już w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu w Hajnówce 21 i 22 czerwca. Tym razem będą ponownie trzy odsłony, czyli pierwszego dnia 21 będzie odsłona przedpołudniowa i popołudniowa i drugiego dnia 22 czerwca będzie trzecia odsłona i jest to druga odsłona przedpołudniowa. Więc serdecznie zapraszam te osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały, a chciałyby uczestniczyć w kolejnym warsztacie, gdzie między innymi będziemy pracować nad drzewem problemów, czyli kolejny, wydaje mi się, bardzo ciekawy warsztat. Serdecznie zapraszam. Ale proszę Państwa, przechodząc już do naszego podsumowania, jak to wyglądało podczas ostatniego warsztatu. To były dwie tury warsztatowe, również tożsame, czyli tak jak my zawsze Państwu mówimy, nie ma znaczenia, na którą turę Państwo się zapiszecie. Dokładnie tak samo prowadzimy warsztat, staramy się dokładnie oczywiście. Jak to się mówi, słowa czasami pojawiają się troszeczkę inne, ale co do zasady warsztaty są tożsame. Odbyły się w dniach 30-31 maja i oczywiście pierwszy warsztat pierwszego dnia był w godzinie popołudniowej od godziny 17, drugiego dnia był w godzinach pracy, tak żeby każdy znalazł odpowiedni dla siebie czas. Na czym nam zależało przede wszystkim? Co było celem warsztatów? Poszerzenie wiedzy o metodach partycypacji, rozwiązywaniu konfliktów, bo to, co już powtarzaliśmy wielokrotnie, nie ma zgodnie z przepisami prawa obowiązku szerokiego udziału partycypacji w opracowywaniu planu zarządzania, natomiast jest to rekomendacja UNESCO i nam wszystkim też zależy, żeby właśnie w taki sposób była ta praca przeprowadzana. Kolejne, na czym nam zależało, to jest właśnie poznanie oczekiwań interesariuszy dotyczących współpracy, bo im więcej prowadzimy dialogu i rozmów, znamy swoje możliwości i oczekiwania, preferowane metody współpracy, tym lepiej jesteśmy w stanie przygotować całą formułę i tym lepiej jesteśmy w stanie przeprowadzić i wypracować plan, na którym nam wspólnie zależy. No i opracowanie zasad partycypacji mających zastosowanie w ramach opracowania i konsultacji planu, bo tak jak Państwo pamiętacie, ci, którzy uczestniczyli w warsztacie, a dla osób, które nie uczestniczyły, to tak jak powtarzamy, z jednej strony mamy partycypację w całym
cyklu opracowywania planu to między innymi te warsztaty, na których się cyklicznie spotykamy i spotkania też online, ale później forma tradycyjna na samym końcu będzie jeszcze plan konsultowany w taki sposób zwyczajowo przyjęty u nas i na tym właśnie nam zależy. Jak tym razem to się rozłożyło, proszę Państwa, były zupełnie, proszę zobaczyć, różne grupy, jak się rozłożyło, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Pierwszego dnia była bardzo malutka grupa, 7 osób, natomiast drugiego 24, więc troszeczkę inaczej rozłożyła się praca. Była szeroka rzeczywiście grupa przedstawicieli z różnych stron interesariuszy, troszeczkę inna niż na wcześniejszych warsztatach, ale było i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bardzo szeroko reprezentowane Lasy Państwowe, bo i Nadleśnictwa, Białowieża Browsk-Hajnówka, ale także Regionalna Dyrekcja z Białymstoku, ale też przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, oczywiście Białowieski Park Narodowy, Biuro Urządzenia Lasu Geodezji Leśnej, samorządy lokalne, też Starostwo Powiatowe, też Urząd Marszałkowski, liderzy społeczni lokalni, przedsiębiorcy, ale też organizacje pozarządowe, chociażby tutaj w osobie reprezentanta Puszczyków Głos i też WWF-u, więc takie osoby, przedstawiciele uczestniczyli w tym naszym warsztacie, w tych odsłonach, które były. Króciutko tylko podsumowanie partycypacji jako procesu. To było takie wprowadzenie na warsztacie. Tam oczywiście mówiła Paulina bardzo szeroko o tym. Ja tylko taki drobne wprowadzenie i bardziej bym powiedziała podsumowanie, żebyśmy mieli kluczowe zagadnienia, które wynikały z tego warsztatu, na co zwracaliśmy uwagę. Czyli jak definiujemy partycypację, że z jednej strony jest to udział ludności, czyli mówimy o społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji politycznych, z drugiej jako współpraca między instytucjami. Później, co jest istotne i funkcje partycypacji. Istotne, że partycypacja nie kończy się na podjęciu decyzji, a jej dojrzałe formy dotyczą także współdziałania we wdrażaniu, czyli o czym my mówimy? Mówimy o tym, że kiedy zapadają decyzje albo mamy opracowany plan i zaczynamy coś wdrażać, to na etapie samego opracowania ta partycypacja się nie kończy, tylko ona później jeszcze funkcjonuje chociażby w samym wdrażaniu, czyli na etapie później realizacji. I funkcje partycypacji, ale mówimy tutaj jako kluczowe z punktu widzenia projektu, który realizujemy, to jest informacyjna i edukacyjna, tak z jednej strony informujemy, ale podnosimy też wiedzę i zachęcamy do tego, żeby ją cały czas aktualizować. Aktywizacja i pobudzenie lokalną aktywność i demokrację lokalną, bo przecież cały czas mówimy, że kluczowe jest zainteresowanie się lokalnej społeczności i korzystanie z narzędzi i możliwości, jakie daje partycypacja, wysłuchanie różnych stron, osiągnięcie kompromisu i przeciwdziałanie również konfliktom, bo wiemy, że w każdym momencie te konflikty mogą się pojawić, a czasami one już gdzieś są, więc partycypacja pozwala je rozwiązać. Interesariusze w procesie partycypacji, proszę Państwa, czyli zgodnie z definicją interesariusz to każda osoba lub organizacja, która ma wpływ, może mieć wpływ na plan i co za tym idzie, oczywiście może się przyczynić do jego sukcesu lub niepowodzenia, to zależy od tego, w jaki sposób się zaangażuje, jak będzie chciała uczestniczyć w procesie tworzenia i wdrażania całego planu, czyli bardzo ważna funkcja interesariusza. Interesariusze oczywiście nie są jednolitą grupą, bo są instytucje, które dążą do różnych celów. No, zawsze tak jest. Są różne grupy interesariuszy, są różne interesy, pojawiają się różne grupy nacisku, siły nacisku. I mapa interesariuszy została opracowana i zamieszczona w metodzie. Ja też za każdym razem w metodyce opracowania planu, ja też za każdym razem to powtarzam, że metodyka jest zawieszona, że tak powiem, na naszej stronie projektu. Jeżeli ktoś do niej jeszcze nie zajrzał, to ja bardzo zachęcam, dlatego że myślę, że ona pozwala też odpowiedzieć na niektóre wątpliwości dotyczące całego procesu przygotowywania planu, jakie są dalsze kroki, jak układają się warsztaty, kiedy one są planowane, jak ten cały proces będzie przebiegał.
Oczywiście włączenie interesariuszy w proces opracowania planu zarządzania wymaga uznania, że jest to proces czasochłonny, to o tym już mówiliśmy, musi być dobrze zaplanowany w harmonogramie, ale jeżeli tak się to zrobi, to on przyniesie wiele korzyści, prawda? Bo jest takim procesem budowania i wzmacniania wiedzy na temat zarządzania obiektem światowego dziedzictwa, a przecież wszystkim nam bardzo na tym zależy, żeby właśnie w taki sposób to zostało poprowadzone i przeprocedowane. Jakie podejmować interakcje z interesariuszami? I tutaj też pokazywaliśmy, proszę Państwa, kilka takich punktów. Też na ten temat później w tej pracy warsztatowej dyskutowaliśmy, bo mamy oczywiście tak, komunikacja, czyli ten numer jeden podstawa, informowanie jest podstawowym poziomem budowania relacji z interesariuszami. Skuteczna komunikacja powinna być prowadzona wielokanałowo, o tych różnych kanałach też rozmawialiśmy. Ja później na podsumowaniu pokażę, jakie te dodatkowe Państwa propozycje były, z czego można by skorzystać. I sama komunikacja to słaba forma angażowania interesariuszy i jest słabym natężeniem partycypacji, choć stanowi jej podstawę, tak? Bo komunikacja, jeszcze zwłaszcza jeżeli jest tylko jednostronna, to jest to minimum, ale zdecydowanie minimum za mało. Kolejne interakcje to są oczywiście konsultacje, nieco bardziej zaawansowane narzędzia angażowania interesariuszy i najczęściej stosowana forma. Też dyskutowaliśmy o tym, że co do zasady najczęściej są prowadzone konsultacje już na etapie końcowym jakiegoś dokumentu, wynikające z tego, że takie konsultacje powinny być przeprowadzone, więc dokument jest umieszczany najczęściej online albo wykładany i takie są konsultacje, ale też można uzyskać opinię interesariuszy na różny temat, wykorzystując narzędzia takie jak właśnie badania ankietowe, sondaże internetowe, spotkania z interesariuszami i dyskusje. To jest właśnie kolejne. I partnerstwo, a także dialog z interesariuszami. Partnerstwo to już jest bardziej wymagająca forma, bo też wymaga od wszystkich interesariuszy większego zaangażowania. Jest to tworzenie takich relacji między tymi, którzy pracują, a interesariuszami. I tutaj jest to budowane po to, żeby realizować wspólne projekty i na przykład związane z opracowaniem, wdrażaniem strategii, planów, czyli nasz plan też wchodzi jak gdyby w tą grupę i my między innymi poprzez prowadzenie warsztatów chcemy budować takie partnerstwo, zależy nam na szerokim udziale i współudziale w opracowywaniu tego planu. I dialog z interesariuszami, najbardziej zaawansowana forma angażowania. W tym procesie nie tylko pyta się interesariuszy, ale też odpowiada na pytania, czyli to między innymi i bierze się oczywiście pod uwagę te opinie, modyfikuje się gdzieś swoje działania. Oczywiście, tak jak też powtarzamy na warsztatach, nie dzieje się to jeden do jeden, nie bierze się, nigdy nie ma takiej możliwości, żeby przyjąć 100% na przykład uwag i wskazań danej grupy, co zresztą Państwo zobaczycie też na naszym podsumowaniu, dlatego że te opinie są bardzo różne, więc trzeba zawsze gdzieś wypośrodkować i trzeba wybrać to, co wydaje się być najlepsze dla całego procesu, stąd nie ma takiej możliwości, żeby absolutne 100% wypracowanych czy wskazanych przez poszczególne grupy interesariuszy gdzieś uwag czy propozycji, opinii zostało przyjęte, natomiast też podstawą jest rozpatrzenie i przeanalizowanie wszystkich zgłaszanych uwag czy propozycji. Partycypacja w zarządzaniu obiektami światowego dziedzictwa, tutaj wytyczne określają elementy skutecznego systemu, bo to co już powiedziałam, wprost z przepisów prawa nie wynika taki obowiązek, jeżeli mówimy o przygotowywaniu i opracowywaniu planu zarządzania, natomiast wytyczne UNESCO bardzo wyraźnie wskazują w kilku punktach, że dogłębne wspólne zrozumienie obiektu, jego światowych, uniwersalnych, krajowych i lokalnych wartości oraz społeczno-ekologicznych uwarunkowań przez wszystkie zainteresowane strony, w tym społeczności lokalne i ludy tubylcze, tak to mówią wytyczne, ale przede wszystkim właśnie chodzi o to, żeby jednak zaangażować i dać możliwość zaangażowania się w cały proces społeczności lokalnej przede wszystkim,
opracowanie mechanizmów zaangażowania i koordynacji różnych działań pomiędzy różnymi partnerami i zainteresowanymi stronami. I tutaj również UNESCO podkreśla właśnie wagę wszystkich stron, możliwość zaangażowania się w cały proces przez wszystkie strony. Też jest podkreślone wytyczne, nie przesądzają o sposobie angażowania interesariuszy i narzędziach oraz technikach partycypacji, natomiast podkreślają, żeby to było wypracowane, uzgodnione i żeby w taki sposób to realizować, dlatego też nam zależało na przeprowadzeniu na tym etapie tego warsztatu, żebyśmy sobie porozmawiali o tych różnych technikach i metodach, o tym, co zostanie zapisane w planie zarządzania i do czego będziemy wspólnie dążyć, żeby faktycznie tak to zostało zrealizowane. I to jest ten schemat, którego ja nie będę całego omawiała, też pokazywaliśmy go i na stronie jest rozbity na poszczególne zakładki, żeby był widoczny i dobrze czytelny, ale mamy partycypację w zarządzaniu obiektami, mamy kontekst i zasady, które przyświecają opracowaniu planu, cel planu, podstawa i status prawny. Mamy wprowadzenie, mamy Puszczę Białowieską i jej znaczenie i tu mamy syntetyczną charakterystykę Puszczy i jej rzeczywistego obecnego stanu, znaczenie Puszczy Białowieskiej, dalej mamy zachowanie wartości Puszczy Białowieskiej, formy ochrony przyrody, zagrożenia, ocena podatności i tak jak Państwo, później przechodzimy w strefy ochronne, wizje oraz cele ochronne i na końcu w zarządzaniu w działania i tak jak też omawialiśmy sobie na warsztatach i też w poprzednim podsumowaniu, kiedy mówiliśmy o wyjątkowej, uniwersalnej wartości i oświadczeniach przyrodniczych, też ja starałam się pokazać Państwu, jak te nasze warsztaty odnoszą się, czy jak wpływają na poszczególne elementy planu, bo jak popatrzyliśmy sobie na cały schemat, to warsztat, ten właśnie 30-31, który odbył się 30-31 maja, co do zasady, jak popatrzymy po kolei, był warsztatem drugim, ale patrząc na cały schemat poukładania, jest warsztatem 11, takim przyspieszonym, więc ja zachęcam jeszcze raz do prześledzenia metodyki, tam dokładnie jest powiedziane, jak który warsztat na co się przekłada, z czego będziemy chcieli korzystać, przygotowując plan zarządzania i oczywiście partycypacja w przygotowaniu planu zarządzania w ramach realizacji projektu opiera się na przede wszystkim informowaniu z wykorzystaniem przeróżnych kanałów informacji, w tym też kanałów online. No i teraz pytanie, na ile one są skuteczne, to też o tym dyskutowaliśmy i jak zwiększyć skuteczność tych kanałów informowania, konsultowanie z wykorzystaniem pracy warsztatowej, zasięganiem opinii interesariuszy, spotkań, w tym online i to jest to, co my też staramy się realizować, czyli mamy warsztat stacjonarny i po warsztacie stacjonarnym mamy podsumowanie online dla wszystkich osób zainteresowanych, niekoniecznie tylko tych, które w warsztacie uczestniczyły i spotkania też online, takie trochę międzywarsztatowe. Przy okazji, proszę Państwa, powiem, że o ile to wszystko się zadzieje, o czym teraz słyszymy, że do 30 czerwca jeszcze do Białowieży wjechać nie można, ale od 1 lipca, że będzie można, to zastanawiamy się, czy rzeczywiście kolejne warsztaty, które planowane są we wrześniu, nie przenieść, że pierwsze były w Hajnówce, no bo taka była możliwość, pierwszy, drugi, teraz ten trzeci w przyszłym tygodniu również, ale może te wrześniowe już spróbujemy przenieść, żeby tym razem zrobić w Białowieży. No zobaczymy, jak losy się potoczą, ale mamy nadzieję, że będzie taka możliwość. Dalej, w metodyce opracowania zintegrowanego planu zarządzania wskazano metody, my wskazaliśmy, przygotowując partycypację, przypisane do poszczególnych etapów, tak jak mówiłam, pokazując ten poprzedni slajd. Jest pokazane, jak współpracujemy, jakie warsztaty na danym etapie realizujemy i co będziemy chcieli z tym dalej robić. I kolejne to jest partycypacja, konsultacje społeczne zarówno na etapie planowania, jak i realizacji i muszą uwzględniać obecny status obiektu i to podkreślałam i też będę podkreślała, że nie jesteśmy w próżni i nie zaczynamy od zera, jesteśmy na etapie obowiązującego wpisu po pakiecie renominacyjnym i decyzji, które po drodze się zadziały i mamy ustaloną wyjątkową uniwersalną wartość dobra, więc to jest to wszystko, co jest naszym punktem wyjścia i cokolwiek robimy, to z tyłu głowy musimy mieć stan faktyczny, jaki jest w odniesieniu do przepisów
tych, które zostały nałożone na nasze dobro. A jak wyglądała praca warsztatowa, proszę Państwa? Ta nasza praca warsztatowa w tej chwili, tak jak już mówiłam, to były dwie grupy, grupa popołudniowa i dwie tury warsztatów, o tak, bo nie grupy, bo grup było troszeczkę więcej. I oczywiście było wprowadzenie, była praca warsztatowa, moderowana, później była praca właśnie w podgrupach i dyskusje w podgrupach i prezentacja wyników. Łącznie na wszystkich turach warsztatów pracowało 7 podgrup. Właśnie w tej pierwszej turze, gdzie było 7 osób, to były dwie podgrupy, w drugiej turze, gdzie było osób 24, było 5 podgrup, stąd mieliśmy 7 podgrup, więc 7 wypracowywanych wyników przez te podgrupy. I wszystkie podgrupy pracowały z takimi samymi zagadnieniami i pierwszego dnia, i drugiego, czyli narzędzia komunikacji stosowane w projekcie i ich skuteczność. I tutaj rzeczywiście o tym dyskutowaliśmy, to była dyskusja moderowana przez Paulinę. Kolejne wypracowanie propozycji zasad konsultacji, jakie powinny być uwzględnione w opracowywanym i konsultowanym planie zarządzania, czyli opracowanie i konsultacja, to był ten kolejny nasz element. I w czasie warsztatu tutaj też od razu powiem, że my staraliśmy się przyjąć podobne zasady na wszystkich warsztatach, żebyście Państwo też nie byli zaskakiwani. Oczywiście inne mamy materiały, na innych też dokumentach pracujemy, ale całą taką formułę staramy się mieć za każdym razem zbliżoną, więc też Państwo wiecie trochę, czego się można spodziewać i czego możecie oczekiwać. Każda podgrupa omawiała pokrótce wyniki swojej wewnętrznej dyskusji. Tradycyjnie przy stoliku w podgrupie był wybierany lider. Czasami to są i dwie osoby, nie jest powiedziane, że to musi być jedna osoba, która prezentuje wyniki po tych właśnie dyskusjach, które przy stoliku się toczą. W części prezentacji tej dalszej tutaj ja pokażę, zgodnie też z przyjętą zasadą, jak to zostało wypracowane w ramach tych dwóch tur warsztatów, czyli 7 podgrup. I takie krótkie podsumowanie, nasze odniesienie się do tego, co zostało wypracowane, co nam się wydaje, że możemy wdrożyć. Oczywiście będą takie punkty pewnie, na które nie odpowiem, czy nie odpowiemy dzisiaj, bo jeszcze analizujemy niektóre zapisy, te, które były przez pojedyncze grupy wskazywane, więc my jeszcze to wszystko analizujemy, te drobne gdzieś uwagi, komentarze. Natomiast staraliśmy się tutaj zrobić takie podsumowanie dotyczące tych kluczowych aspektów, które gdzieś się pojawiły podczas warsztatu. I mamy narzędzia komunikacji stosowane w projekcie i ich skuteczność. I to jest ta dyskusja moderowana, która była prowadzona. I dyskutowaliśmy o tym, że kanały informacyjne trafiające skutecznie do uczestników warsztatów były informacje mailowe, bardzo wiele osób o tym mówiło, media społecznościowe, ale zarówno Instytutu, jak i grup, z którymi współpracujemy, czy które zachęcamy też do umieszczania takich informacji. I wskazana bariera, trudność w wyszukiwaniu strony internetowej Instytutu. I to nie tyle strony internetowej, może samego Instytutu, tylko właśnie strony internetowej projektu, która jest jedną z zakładek. Tutaj cały czas się zastanawiamy, jak to zmienić, bo mamy słowa klucze, mamy pozycjonowanie, natomiast jak poprawić, żeby nie było tej trudności w wyszukiwaniu, zastanawiamy się, natomiast taka informacja do nas dotarła, więc my nad tym pracujemy. I teraz to, co się pojawiło, proszę Państwa, proponowane dodatkowe kanały informacyjne do zastosowania, to oczywiście współpraca z regionalną i lokalną telewizją, współpraca z lokalnymi gazetami, na przykład Głosem Białowieży, szersza promocja w internecie, Radio Białystok, marketing szeptany, bardzo wiele osób mówiło, że jest cenny i my to wiemy, bo jak jest podane dalej, że będzie warsztat albo że będzie takie spotkanie i tutaj powie kolega koledze, to bardzo często to zadziała, czyli informacje dystrybuowane przez uczestników warsztatu.
Influencerzy i ambasadorowie Puszczy, udział w otwartej sesji Rady Gminy, spotkania w domach kultury lub świetlicach, skierowanie listu z informacją do sołtysów, ale tutaj było podkreślone forma tradycyjna, czyli nie mówimy o elektronicznej, tylko mówimy o formie papierowej. Ulotki i plakaty do rozdystrybuowania w gminach, czyli też mówiliśmy tutaj o formie tradycyjnej, czyli takiej, która będzie można szczepić na tablicy, na przykład przy sklepie, czy tablicy takiej informacyjnej, która w danej gminie jest stosowana. Spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy Narewka, spotkanie w klubie seniora oraz uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, informacje na lokalnych imprezach, na przykład festynach. Więc my to, proszę Państwa, wszystko analizujemy, wprowadzamy niektóre kanały od razu w życie i oczywiście maksymalnie będziemy się starali dostosować, wykorzystać te wszystkie propozycje. No tutaj już też rozmawiamy o tym, faktycznie, żeby przygotować jakieś informacje pisemne, takie, które będzie można umieścić na tablicach ogłoszeń. Też staramy się docierać drogą internetową do większej grupy odbiorców, ale też postaramy się uczestniczyć właśnie w tych imprezach lokalnych, które wiemy, że startują już gdzieś na początku lipca, więc na pewno postaramy się dostosować do tych Państwa głosów i zmaksymalizować wykorzystanie tych dodatkowych kanałów informacji. Zaproponowane kanały częściowo oczywiście były już uruchamiane, my o tym mówiliśmy, Agnieszka, która u nas szefuje komunikacji, mówiła o tym, że część kanałów jest uruchamianych i oczywiście to też zależy od tego, jakiego mamy odbiorcę po drugiej stronie, bo mamy takie organizacje czy instytucje, z którymi współpracujemy i faktycznie jak prosimy o umieszczanie informacji, one są umieszczane, jeżeli prosimy o to, żeby rozsyłać to dalej, jest to robione. Natomiast no, oczywiście nie 100%, nie wszędzie, natomiast jest to bardzo szeroka gama możliwych działań informacyjnych i mamy nadzieję, że po kolei wprowadzając je zwiększymy informacje o projekcie, dotarcie do szerszej grupy odbiorców, do tych, do których ta informacja powinna trafić i naprawdę będziemy starali się maksymalnie wszystko co możliwe wykorzystywać i wdrażać i wprowadzać w proces. Praca warsztatowa, jakie zasady konsultacji, czyli to, co na warsztacie zostało wypracowane i wskazane grupy. Ja przypomnę tylko, że grup mieliśmy właśnie 7, bo 2 pierwszego dnia, 5 drugiego. I zasady konsultacji, jakie powinny być uwzględnione w opracowaniu planu zarządzania, to było z podejścia generalnego i tutaj zostało taka dyskusja, żeby z kanonu lokalnych konsultacji i 7 zasad konsultacji wybrać te zasady albo dopisać swoje propozycje, a wtedy dopisując też wskazać opis, ale można było skorzystać z tych właśnie zasad konsultacji i wskazać główne zasady, które powinny nam przyświecać. I tak jak Państwo widzicie po prawej stronie, to jest liczba podgrup, która wskazała zasadę jako główną lub kolejną i przypomnę tylko, że podgrup było 7. I tak, 7 podgrup wskazało, że zasada główna to jest powszechność. Każdy, kto jest zainteresowany tematem, powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić swój pogląd. Czyli powszechność to jest numer 1. Również 7 podgrup, czyli wszystkie wskazały przejrzystość. Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Czyli to jest też między innymi, proszę Państwa, to co staramy się robić po każdym warsztacie. Takie ogólne podsumowanie, żebyście Państwo wiedzieli, wszyscy, nie tylko ci, którzy byli na warsztacie, ale wszystkie osoby, które są zainteresowane, o czym była mowa i co tam zostało wypracowane. Kolejne i tutaj wskazane przez 4 podgrupy, koordynacja. Każde konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje. Czyli znowu to podejście łączy się z zasadą przejrzystości. Każdy ma prawo i powinien wiedzieć co, dlaczego, dla kogo i po co konsultujemy. W jakim czasie, gdzie jest dostępne, jakie będą z tego rezultaty, jakie będą wyniki. Kolejne również wskazane przez 4 podgrupy to jest komunikacja, zapraszanie, informowanie i dyskutowanie, czyli podstawowe zasady komunikacji. To były, tak jeszcze na chwilę wrócę, że to są te główne zasady, które zostały wskazane przez największą
liczbę podgrup, bo mamy 2x7, 2x4, czyli wyszły, że są najistotniejsze z punktu widzenia tych grup, które pracowały na warsztatach. No ale oczywiście pojawiły się jeszcze inne, to nie jest tak, że inne nie zostały wskazywane, ale to już na przykład przez jedną albo przez dwie podgrupy i mamy tak, zasada otwartej głowy. Jedna podgrupa ją sformułowała jako odrzucenie uprzedzeń i stereotypów, dobra wiara, czyste intencje. I dwie podgrupy wskazywały na zasadę dobrej wiary. Więc tutaj takie również się pojawiały wskazania w zasadach konsultacji. Kolejne wskazanie to było poszanowanie interesu ogólnego, czyli organizator konsultacji, przygotowując ostateczną wersję rozwiązania, kieruje się interesem dobrem publicznym. I to wskazały trzy podgrupy, tą zasadę. Kolejne zasady, jakie się pojawiały, to responsywność i pewność relacji. Responsywność, skłonność, powinność do odpowiedzi, co oznacza, że każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie. Tutaj wskazała to jedna podgrupa. Pewność relacji, że społeczeństwo musi mieć pewność, że wynegocjowane rozwiązania zostaną wdrożone, że ich głos będzie szanowany przez instytucje. Tu również wskazała z tych siedmiu jedna podgrupa taką zasadę. Zasady szczegółowe operacyjne konsultacji planu odnoszące się do czasu trwania konsultacji, kanałów dotarcia z informacją o procesie konsultacji, miejsce i forma upublicznienia dokumentu, dyskusja publiczna nad dokumentem i inne dodatkowe, to jest to wszystko, co było wypracowywane już też drogą warsztatową. I ja za chwilę pokażę, jak to nam się zebrało po tych pracach siedmiu grup i jak my widzimy możliwość wykorzystania. Podkreślam tylko, że nad niektórymi jeszcze zapisami się zastanawiamy i analizujemy, natomiast tutaj jest wskazany ten główny kierunek. I mamy to, co zostało wypracowane przez poszczególne grupy, staraliśmy się zebrać. Czas trwania konsultacji. I proszę Państwa, tutaj mieliśmy od 30 do 60 dni, bo tak jak tutaj pokazuje, że 5 podgrup wskazało termin 30 dni na konsultację, natomiast dwie podgrupy wskazały termin 60 dni, czyli od 30 do 60 dni taki mamy rozstrzał czasowy. Kolejne to były kanały dotarcia z informacją o procesie konsultacji. I tutaj wszystkie wskazywane wcześniej w dyskusji moderowanej przez podgrupy, czyli to, co ja pokazywałam, że wszelkie możliwe kanały i internetowe, i fizycznego udziału, i lokalne gazety, i telewizja, i media, czyli wszystkie grupy były zgodne, że to są kanały, z których powinno się korzystać, czyli ten taki szeroki na poprzednim slajdzie opis. I bardzo istotne to, co wskazywano, będzie uruchomienie kanałów informacji online, także z linkami do projektu planu zarządzania. Czyli w momencie, kiedy już będzie plan zarządzania, to i będzie on umieszczony oczywiście na stronie, to żeby też dosyć często informować o tym, że on jest i gdzie on jest, żeby klikając w link można było sobie oczywiście z tego skorzystać, wejść i żeby nie trzeba było tego niepotrzebnie szukać, czyli żeby był prosty, łatwy sposób dostępu do tej informacji. Miejsce i forma upublicznienia dokumentu i tutaj zostało wybranych wskazanych kilka takich sposobów, czyli w formie online na stronie Instytutu Ochrony Środowiska oraz na stronach gmin i zarządzających dobrem światowego dziedzictwa. To wskazywały wszystkie podgrupy. Czyli mamy instytut, wszystkie zaangażowane gminy, no i zarządców zarządzających dobrem, czyli mamy park i mamy lasy. I tu była zgodność. Ponadto wskazane było, że wersja papierowa powinna być dostępna w urzędach gmin i tu też wskazały to wszystkie podgrupy, czyli poza wywieszeniem w formie internetowej online, również wyłożenie dokumentów w formie papierowej we wszystkich gminach, bibliotekach i tutaj wskazały dwie podgrupy, we wszystkich nadleśnictwach,
to wskazały 4 podgrupy, oraz w siedzibie Parku Narodowego i to wskazały 3 podgrupy, czyli trochę podobnie też jak umieszczanie online, czyli z jednej strony, żeby umieścić instytut gminy zarządzające, czyli lasy, park, żeby było internetowo, ale też żeby wyłożyć w formie papierowej, czyli taka i taka forma. Dyskusja publiczna nad dokumentem. I tutaj wszystkie podgrupy proponowały 2 dyskusje, trochę w różnym czasie, ale to wszystkie podgrupy były zgodne, że przynajmniej 2 dyskusje powinny się odbyć. I tak, pierwsza rozpoczynająca lub nawet tuż przed rozpoczęciem konsultacji, czyli w momencie, kiedy będzie ogłoszone, że takie konsultacje się odbędą, to właśnie zaraz po ogłoszeniu, że one się odbędą, albo zaraz na samym początku, jak już konsultacje ruszą. I tutaj to wszyscy byli zgodni, że jest to potrzebne. I druga publiczna dyskusja nad dokumentem w drugiej połowie lub, i tutaj jedna z grup wskazała, że raczej pod koniec trwania całego procesu konsultacji projektu dokumentu. Czyli wychodzi, że to jest taki moment, że zaczynamy, informujemy o tym, że będą trwały konsultacje, prowadzimy dyskusję publiczną, no zbieramy później komentarze, propozycje, uwagi i tak dalej i gdzieś w połowie procesu albo pod koniec znowu dyskutujemy, co pozwoli albo rozwiać wątpliwości, no albo przeciwnie, zadać jeszcze jakieś pytania. Wszystkie podgrupy były zgodne, że dyskusja powinna mieć charakter stacjonarny i online, czyli znowu mówimy tutaj o właściwie takim bardziej hybrydowym połączeniu, że z jednej strony mamy dyskusję, która jest na miejscu, ale stacjonarna, ale z możliwością dołączenia osób też online, lub jedna dyskusja stacjonarna i druga online. Takie propozycje również padły, więc oczywiście my to wszystko będziemy analizować i się zastanawiać, natomiast to jest zebrane, proszę Państwa, te uwagi i te propozycje, które zostały wypracowane przez grupy na warsztatach. Przypomnę tylko, że tych podgrup było 7 podczas 2 dni warsztatowych. I proszę Państwa, po takiej naszej wewnętrznej analizie, ja oczywiście, tak jak już podkreślałam wcześniej, to nie jest proces po naszej stronie zakończony, my jeszcze będziemy się zastanawiać, analizować, bo tych takich pojedynczych komentarzy też, proszę Państwa, było sporo. Na razie tak spróbowaliśmy zebrać te zasady generalne, które wydaje nam się, że mogłyby być wprowadzone, właśnie wypośrodkowując trochę to, co zostało zaproponowane, bo to, co mówiłam, jak mamy takie rozbieżności 30 a 60, nie jesteśmy w stanie zadowolić absolutnie wszystkich, więc my, proszę Państwa, tak nam się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie. Czas trwania konsultacji proponujemy 35 dni. A dlaczego? Dlatego, że taki czas wskazuje nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dla dokumentów strategicznych. Do tej pory obowiązywało 30, będzie obowiązywało i stąd też tak dodam, że stąd rozumiem też wiele propozycji, że 30 dni na konsultację. Natomiast z uwagi na tę zmianę, my proponujemy wprowadzić te 35 dni, chociaż tutaj, tak jak mówiłam, nie wynika ten obowiązek z przepisów prawa, tylko tutaj z woli zastosowania tego typu narzędzia konsultacji, więc propozycja 35 dni czas trwania konsultacji. Kolejne, kanały dotarcia z informacją o procesie. Wszystkie, które okażą się skuteczne w docieraniu z informacją, czyli to, co mówiliśmy, maksymalizujemy wszystko to, co zostało przez nas wdrożone w życie do tej pory i wszystko to, co będziemy mogli uruchomić na podstawie informacji od Państwa. Czyli wszystkie, łącznie z współpracą z lokalną telewizją, z lokalnymi mediami, wykorzystując tutaj i też te spotkania takie letnie, piknikowe, ale oczywiście też współpracę z gminami i tego typu spotkania, łącznie z wywieszaniem tych informacji, o których Państwo mówiliście w sposób tradycyjny, czyli krótki plakat, informacja zamieszczone na jakiejś tablicy ogłoszeń, czy przy gminie, czy czasami przy sklepie. Na pewno będziemy starali się korzystać i wprowadzać w życie te wszystkie
możliwe kanały. I teraz 14 dni przed rozpoczęciem procesu konsultacji projektu dokumentu zostanie podana informacja na temat planowanego terminu rozpoczęcia konsultacji. Wydaje nam się, że to jest dobry termin, żeby powiedzieć z wyprzedzeniem dwutygodniowym, że taki proces się rozpocznie. I to był jeden z postulatów dodatkowych od podgrup. Jedna zgłaszała postulat 7 dni, a jedna 14, więc nam się wydaje, że ta zasada 14 dni z 14-dniowym wyprzedzeniem informacja, że takie konsultacje się odbędą, jest dobrym terminem. Miejsce i forma upublicznienia dokumentu zgodnie z wszystkimi propozycjami zgłoszonymi przez podgrupy. Dostosujemy się, spróbujemy się do tego dostosować. Mamy nadzieję, że wszystkie wymienione tam instytucje, urzędy, bo przypomnę tylko, to był Instytut Ochrony Środowiska, to były wszystkie gminy, to byli wszyscy zarządcy, że to będą te lokalizacje, w których faktycznie uda nam się wyłożyć w formie papierowej, ale też na tych stronach w formie online, więc postaramy się te wszystkie propozycje zgłoszone przez wszystkie podgrupy po prostu wprowadzić w życie. Dyskusja publiczna nad dokumentem. Dwie dyskusje, zgadzamy się z tym jak najbardziej. Też z naszych praktyk wynika, że dwie dyskusje są naprawdę dobrym rozwiązaniem w całym procesie. I tak, jedna o charakterze informacyjnym i prezentującym projekt planu i na rozpoczęcie procesu konsultacji. I to proponujemy w pierwszym tygodniu okresu konsultacji planu zarządzania, czyli mamy 14 dni przed rozpoczęciem procesu, informujemy, że taki proces będzie miał miejsce. Rozpoczynamy ten proces, czyli rozpoczyna się okres konsultacji, który będzie wynosił 35 dni i w tym pierwszym tygodniu zaraz będzie nam zależało na zrobieniu pierwszej dyskusji, na której między innymi właśnie zostanie szeroko omówiony, przedstawiony projekt planu, co tam zostało wypracowane, co zostało zapisane, jak to było przygotowywane i mam nadzieję, że ta formuła będzie Państwu odpowiadała. I druga dyskusja w ostatnich 10 dniach trwania konsultacji i dokumentu, czyli w pierwszym tygodniu zaczynamy, mamy 35 dni całego procesu, w pierwszym tygodniu robimy dyskusję wprowadzającą, mówiącą o przygotowanym planie, o formule i tak dalej i później, kiedy wchodzimy w ostatnie 2 tygodnie, czyli tak jak tutaj mówimy, ostatnie 10 dni, więc gdzieś pewnie na początku tego okresu, powiedzmy w tym 10 czy 9 dniu będziemy omawiać znowu dokument łącznie z tym, co już do nas spłynęło, jakie mamy informacje i co się zadziało i każda z dyskusji będzie w formule, wydaje nam się, hybrydowej, że jednak ta formuła hybrydowa daje większą możliwość udziału osób, które fizycznie nie dojadą, a będą chciały uczestniczyć, a narzędzia dzisiaj internetowe absolutnie pozwalają na przeprowadzenie takiej formuły hybrydowej. Zajmie może to trochę więcej czasu i będzie wymagało trochę więcej logistyki, ale jest to jak najbardziej do przeprowadzenia i mamy nadzieję, że to jest to, co zostanie przez Państwa dobrze odebrane. Proszę Państwa, to jest takie szybkie podsumowanie tego warsztatu, którego celem było właśnie wypracowanie tych zasad partycypacji i konsultacji, udziału. To są te kluczowe rzeczy, które zostaną zapisane w planie zarządzania, w projekcie planu, bo tak jak mówiłam, nie robimy sobie tego po to, żeby tylko robić, absolutnie, tylko po to, żeby rzeczywiście zaangażować się i żeby to znalazło odzwierciedlenie w planie. W planie będziemy pokazywać sposoby partycypacji konsultacji i wypracowane zasady i będziemy się tego wspólnie trzymać, mam nadzieję, i że wszystkie strony zaangażowane również uszanują te nasze wypracowane zasady. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie główne podsumowanie, to z mojej strony jest wszystko, więc jeżeli jakieś pytania do tego, co zostało przedstawione, a widzę, że tutaj jest tylko, tu już kolega mi podrzuca, że z komentarzy na czacie chyba muszę swoje oczy. To jest bardziej, bym powiedziała, komentarz, nie tyle pytanie. Faktyczny stan prawny jest bardzo ważny, ale jeśli prawo nakazuje rzeczy nielogiczne, to należy je naprawić. Jeśli popełniliśmy błędy podczas renominacji, właśnie teraz jest czas na poprawę.
Ja mogę tylko powiedzieć komentarz od siebie i ja się z tym zgadzam. Jeżeli coś można poprawić, a zostało nie do końca prawidłowo czy dobrze zrobione, to rzeczywiście to jest ten moment na to, żeby to poprawiać, dlatego że zależy nam wszystkim, żeby jak najlepiej chronić nasze dobro, żeby jak najlepiej zachować wyjątkową uniwersalną wartość, więc zgadzam się z głosem, że jak najbardziej trzeba przepracować i spróbować poprawić, jeżeli jest taka potrzeba, czy naprawić, jak to zostało tutaj wskazane. Więc ja nie widzę tutaj więcej komentarzy, pytań. Oczywiście zachęcamy cały czas do kontaktu, czy to może być kontakt bezpośredni do mnie, czy na adres puszcza@ios.edu.pl, który jest dedykowany dla tego projektu, żeby gdzieś tam między mailami jakaś informacja nie umknęła, więc jeżeli nie mają Państwo więcej pytań, oczywiście jeżeli pytania się urodzą później, to tak jak już przekazywałam, zawsze można napisać do nas, my postaramy się przeanalizować i odpowiedzieć. Jeszcze raz zachęcam do rejestracji na kolejny warsztat, który będzie, nie ukrywam, warsztatem wymagającym, będziemy mówić o problemach. Będziemy budować drzewo problemów. Jest to o tyle istotne, że po wakacjach będziemy mieć kolejny warsztat, na którym będziemy pracować nad celami dla puszczy, dla dobra, czyli tego, na czym nam wszystkim zależy, ale oczywiście zaczynając od drzewa problemów, więc warsztat będzie trochę dłuższy, zakładamy trochę dłuższy czas na poszczególne grupy. Są 3 grupy, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie dogodny termin dla siebie. Kto jeszcze się nie zarejestrował, bardzo proszę o rejestrację. Oczywiście ja nie ukrywam, że jak ktoś się nie zarejestruje, to też na salę przyjmiemy, ale wiecie Państwo, jak to jest, żeby się dobrze przygotować, to zawsze ile będzie osób w poszczególnych grupach, to ja naprawdę zachęcam do tego, żeby się rejestrować, żeby nam nie okazało się, że musimy zrobić jakąś dodatkową grupę i prosić kogoś, żeby jednak poczekał, bo sala jest za mała. Więc proszę się rejestrować, zapraszam na kolejny warsztat w Fajnówce, Wrota Lasu, 21 i 22 będą 3 odsłony, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie dogodny termin. Za dzisiaj bardzo dziękuję. To było podsumowanie warsztatu dotyczącego wypracowywania narzędzi konsultacji i partycypacji społecznej w opracowaniu planu zarządzania dla Puszczy Białowieskiej. Barbara Rajkowska, Instytut Ochrony Środowiska. Kłaniam się pięknie tym, którzy byli zarejestrowani i łączyli się na Click Meetingu, ale również kłaniam się tym, którzy oglądali nas na Facebooku. Do widzenia.